Cześć, ma wszystkim z tej strony panda. Witam Was w kolejnym odcinku z Rumble Hockey na moim kanale. Jak widzicie, od ostatniego odcinka trochę się zmieniło, ponieważ mam już ponad 2770 pucharków i w dzisiejszym odcinku odblokujemy sobie kolejną arenę, czyli Ice Valley. Ostatnio miałem chyba 2000 w odcinku, więc jak widzicie, sporo w tą giereczkę gram. Jeżeli chcecie pograć ze mną, to instalujcie gierkę z linków w opisie. Dzięki temu, na start macie od razu taką skrzyneczkę oraz. 100 gemów, więc myślę, że jak najbardziej warto. Oczywiście, jeżeli macie gierkę pobraną, wpisujecie kodzik Panda w sklepie. Jeżeli robicie jakiekolwiek zakupy, czy to za gemy, czy to za pieniądze, wysyłajcie je na mojego Instagrama, link do Instagrama również w opisie. Oprócz tego zapraszam do klanu, kto już ma 2000 puchów, bo przyjmujemy właśnie od tyle. Aktualnie klan klanczesta przegrywamy, ale nieważne, ważne, żeby odblokować sobie skrzyneczkę na full. Właśnie levelu, no i co? 30 pucharków. Myślę, że w dwie giereczki się zmie zmieścimy. Jak dobrze pójdzie, zaraz się to wszystko okaże. Yy, takim aktualnie gram deckiem, w sumie ostatnio jak odblokowałem tą bombę, to sobie ją podmieniłem. Yy, no i chyba nic innego się w deku nie zmieniło. Walimy od razu bombę. Myślę, że to jest najlepsza sprawa. Nie, no nie zabiłem mu. Jak ja mu nie zabiłem tego chłopa. Oj, teraz będzie problem, chociaż trafiłem bramkę, tylko że ja nie mam bramkarza praktycznie. I on też nie ma bramkarza, proszę państwa, 2 do 0. 2 do 0, on ma ponad 3100 pucharków. Wow, ja nawet nie zauważyłem na początku, że on ma aż tyle pucharków. Jeżeli to wygram, to będzie coś naprawdę mocnego, bo chyba w jednym meczu od razu będę miał już po prostu wina. To by było naprawdę coś pięknego. Czy ja rzucam Żaby, jest koniec gry? Czy ja rzucam żeby jest koniec? Co? Wygrałem na chłopa, co ma 3151 plus 26, niestety nadal nam brakuje, że jeszcze czterech pucharków, więc sobie gramy kolejną giereczkę, ale tego się nie spodziewałem. Chłop miał powyżej 3000, w sumie było 400 ileś tam pucharków różnicy między nami, więc to jest naprawdę dosyć sporo. I nie spodziewałem się, że z nim wygram. A poszło naprawdę dosyć prosto. Więc jak widzicie, pucharki nie mają jakiegoś większego znaczenia. Bardziej liczy się deck, którym gracie. Mój deck moim zdaniem jest dosyć spoko, Sam go wymyśliłem, sam sobie dobierałem karty. Chociaż myślę, że gdybym miał. Kangura albo jakąś inną kartę, to by mi poszło na pewno o wiele lepiej z niektórymi osobami, bo jeżeli ktoś ma kangura, to jest mi naprawdę bardzo ciężko tą osobę skontrować, a gdybym ja też miał kangura, to bym też wiedział, jak inne osoby go kontrują i byłoby mi o wiele łatwiej. Chociaż też Kret jest dosyć spoko, bo ostatnio zauważyłem, że... Aha, fajnie, fajnie, gościu, że mi trafiasz tak bramkę. I Kret działa tak jak pies, tylko mm, on się zapada pod ziemię, coś jakie Miner z Clash Royale, myślę, że kojarzycie. Ok, małpa, za małpę bym wymienił ewentualnie, właśnie kangura, bo kosztują w sumie tyle samo, a kangur jest o wiele lepszy od małpy. A, jaj, 2 do 0. Nie wiem, czy to się potoczy tak jak w poprzedniej gierce. Raczej będzie ciężko. Rzucam sobie tam panda. Żaba, niestety Żaba to obroniła. Ok, moja Żaba niestety nie jest już tak potężna jak jego Żaba. Kurczę, szkoda trochę, dobra, krokodyl. Krokodyl będzie zaraz porobiony. Fajnie, że mi zabijasz wszystkich zamiast podejść pod mojego mamuta, poczamp. Yy, walimy sobie pieska. No i zaraz sobie rzucimy również pandę. Okej, okay, on tam rzuca lovera. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Dobrze! Chłopco, nie trafił. Dobra, xd. Nie wiem jakim cudem, ale goś nie trafił, więc yy, śmieszna sytuacja. Trafiasz? Tak jest bardzo ładnie. Dwa do jednego, jest git, jest git jak najbardziej. Nie. No właśnie, no właśnie, tak to czasami bywa. Niestety, tym razem przegrałem minus 21. Co? Jak minus 21, co to ma znaczyć w ogóle? Plus 26, a jak przegrałem na chłopa co ma tyle samo pucharków co ja, to minus 21. No szanujmy się. Rumble Hockey, co to ma być w ogóle? Ok, 2828, zobaczymy, jak mi teraz pójdzie. Ja ci chłopie, wywalam tą bombę. Gdzie mi z tą bombą podchodzisz od razu? Cyk, podanie do żaby. Żaba nie trafia, bo jest oczywiście trochę za daleko. Yy, Okej, okay. nie wiem jakim yy, w ogóle prawem on to użył, bo to nie miało jak najmniejszego sensu. Ale niech mu będzie, zmarnował sobie eliksir. Rzucam teraz Fast monkey'a jest brama. Tak jest, bardzo ładnie. 1 do zera. Fast Monkey jest spoko, ale w niektórych sytuacjach, tylko jak jest na przykład sam na sam z orankarzem, to wtedy jest naprawdę dosyć silny. Ok, czy ja mam 200 IQ, walnę mu w to. Wybuchnie mu to wszystko. I jeszcze trafię sobie bramkę, tak jest, bo ja tutaj potężny zadymiarz jestem, okej, okay, ładnie. No tutaj 25 pucharków za tą grę nie dostanę. Dosyć szybko wygrałem, ale tak jak mówię, na pewno jeszcze mi będzie brakowało. Okej, okay, brakuje mi dokładnie tyle samo, 21 pucharków dostałem, 4 pucharki. Czy uda mi się to wbić po tej gierce? Zaraz się wszystkiego dowiemy, mam nadzieję, że tak. No bo chciałbym w końcu wbić tą arenkę, a nie stać w miejscu. Okej, okay, 2991, może być ciężko, rzucam mu od razu bombę. Bomba na start, to jest bardzo dobra taktyka, cyk, niestety chłop przeżył, bo ma 11 poziom, a moja bomba jakoś wysoki poziom nie ma, bo odblokowałem ją ile, tydzień temu, no wtedy, kiedy był ostatni odcinek, którym odblokowałem, dobra, spokojnie byczku, spokojnie, spokojnie, jeszcze tutaj mam, mamut, naprawdę, co ty zrobiłeś, rzucam mamuta, chłop mi tak gra, że panda mu trafia bramkę, pokczamp normalnie. Podnoś sobie hipdozera o tyle spoko, że... No on mi nic nie zrobi tym hipdozerem na mój deck szczerze mówiąc. Okej, okay, to się nie opłaca rzucać, więc dajmy sobie tutaj pandę. Tam loyal doga jeszcze rzućmy. Yy, Okej, okay, nie wiem co mu to w sumie dało, praktycznie nic. Jeszcze wiatrak. Nie wiem jaki miał sens ten jego wiatrak aktualnie, ale niech mu będzie. Okej, okay, dobijamy mu tego, tego nie dobiliśmy niestety, kurczę, mało brakło. Hipdozer znowu on chce rzucić. Spróbujmy mu zrobić tak, że trafi mu bramkę żabą. A potem go jeszcze dobiję, i będę miał w sumie dwie darmowe bramki. Może się to uda zrobić. Zaraz spróbujemy. Podanie do pandy i żaba. Nie udałeś się, żaba teraz jeszcze może. Jest, jest bramka. Okej, okay. idealnie, o to mi chodziło. O to mi właśnie chodziło, proszę Państwa, bo teraz sobie rzucamy tak. Żółwia, rzucamy sobie jeszcze to, okej, okay, znowu bramka i jego bramkarz ma bardzo mało życia, jego bramkarz ma bardzo mało życia i jeżeli mi dobrze pójdzie i teraz rzucę sobie frogi, oprócz tego rzucę z drugiej strony pandę i jeszcze za chwilę będę mógł rzucić psa oraz właśnie mm, skorupkę żółwia, dzięki temu chyba go pokonam i nie wiem czy on ma full HP tego bramkarza, tak ma full HP znowu, co jest? Kiedy on się uleczył? Chyba, że mu jednak zabiłem tego bramkarza. Mogło tak być w sumie nie zauważyłem. Okej, okay, mój bramkarz cały czas tutaj jest, dwa do jednego. I żaba żabacz trafi, dawaj żaba, dawaj, dawaj, dasz radę, dasz radę. Jesteś najlepszą kartą. Wcale tak nie jest, ale tak ci tylko mówię, żebyś trafiła bramkę. Dobra, zobaczymy, zobaczymy, jeszcze mam mamuta, okej. Okay. Jest! Bramka, Pokczan. dobra udało mi się, nie wiem jakim cudem ta panda to trafiła, ale udało mi się i mamy nową arenę. Odblokujemy sobie coś takiego, Ice Boy oraz Sly Fox, Sly Foxa widziałem na YouTubie, podobno jest to bardzo, bardzo mocna karta. Nie wiem, jeszcze jej nie testowałem, grałem może raz przeciwko niej, więc nie jestem w stanie wam powiedzieć, ale fajnie, że mam nową arenę. Bardzo, bardzo długo czekałem na ten moment i w końcu się udało. No i co tutaj jest Stanley, kup special ofert. Hmm. Czy kupić tutaj jakąś ofertę? Hmm. Nie wiem, nie wiem, pomyślę. Tą ofertę nie chciałbym kupować, bo 50 zł, a ostatnio mi z nic nie dropił. 6% na legendę 6% na legendę No nie mówcie, że za 6% na legendę. Dobra. W tym odcinku nie będę nic kupował. Jeżeli zostawicie pod tym odcinkiem 1000 łapek w górę, to w kolejnym odcinku na pewno jakąś ofertę kupię, yy, ale... Jeżeli nie zostawicie, to niestety żadnej nie kupię. Ostatnio wam mało co brakło do tego tysiąca, więc jeżeli w tym odcinku będzie tysiąc łapeczek w górę, na następnym kupuję jakąś ofertę. Ja już wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Trzymajcie się. Cześć!